Cześć, fantastycznie Cię dzisiaj widzieć. W dzisiejszym materiale opowiem Ci, jak stworzyć dochodowy sklep w modelu dropshipping w kilku prostych krokach. Mam nadzieję, że wiedza z tego materiału będzie dla Ciebie przydatna. Wdrożysz ją i już wkrótce otworzysz swój sklep internetowy w modelu dropshipping. Z tyłu jest taki fajny budyneczek. Pomyślałem, że tutaj nagram materiał. Wracając do sklepów internetowych w modelu drop. Wiele osób ma dużo wątpliwości, czy dropshipping w roku 2021 jeszcze się opłaca. Ja powiem tak. Mając doświadczenie, prowadząc kilkanaście sklepów internetowych dla klientów, prowadząc też swój własny sklep w modelu drop, to się dalej opłaca. W zależności, w jakiej branży działasz, kluczową rolę tutaj będzie miało, jaki Ty sprzedajesz produkt, w jakim sektorze działasz i jaką marżę jesteś w stanie wynegocjować z dostawcą, z hurtownią. Jeżeli to będzie marża na poziomie 30%, 40%, no to jest to już oczywiście biznes warty rozważenia. W momencie, kiedy masz mniej procent marży, w stylu 10%, no to tutaj zaczyna się rodzić problem, ponieważ Ty musisz oczywiście doliczyć koszty reklamowe. Reklama na Facebooku, reklama w wyszukiwarce Google. Za to wszystko musisz ponieść dodatkowe koszty. A gdzie jest Twój zysk tak naprawdę, jeżeli Ty masz marżę 10%? Dropshipping będzie fantastycznym rozwiązaniem, jeżeli chcesz przetestować swój biznes. To nie jest optymalny model, ale nie ma tak naprawdę bezpieczniejszej metody na zbadanie, czy branża e-commerce tak naprawdę jest dla Ciebie ok, czy Ty się tutaj czujesz, bo działając w modelu dropshipping, Ty nauczysz się obsługi klienta, będą różne zapytania na maila od klientów, będą telefony się pojawią, będą klienci dzwonić i o coś pytać związanego z tymi produktami, które sprzedajesz. Więc zobaczysz, jak się czujesz w obsłudze klienta, ile to wymaga pracy, czasu, jak to wycenić, jeżeli w przyszłości będziesz zatrudniać ludzi do obsługi klienta. Zrozumiesz podstawy logistyki, oczywiście dropshipping zrzuca z Ciebie tą bolączkę związaną z wysyłaniem produktów, ze stanami magazynowymi. Nie musisz się martwić o dostawy, nie musisz się martwić o inwestycje, bo Ty nie musisz na start zainwestować 30, 40, 60 tysięcy w towar, tylko te produkty są wysyłane z hurtowni w momencie, gdy ktoś na Twoim sklepie złoży zamówienie, czyli jest to bardzo atrakcyjne rozwiązanie. Tylko pytanie, to wszystko, o czym mówię, obniża Twoją marżę, czyli jeżeli mógłbyś na swoim towarze osiągnąć marżę na poziomie 50%, no to tutaj ta marża jest zjadana przez to, że właśnie działasz w modelu dropshipping. Żeby założyć taki sklep, musisz albo zlecić stworzenie całej platformy sklepowej zewnętrznej firmie, albo nauczyć się samemu tworzyć takie sklepy. I tutaj w zależności od tego, czy masz oszczędności do zainwestowania w taki sklep, to będziesz to zlecać, czy zrobić taką platformę samemu. Platformy, które ja rekomenduję do stworzenia sklepu, to będzie WordPress i WooCommerce oraz PrestaShop. I tutaj różni się to tym, że na WooCommerce jesteśmy w stanie skorzystać z wielu darmowych komponentów, darmowych wtyczek. W przypadku PrestaShop często nawet podstawowe moduły rozszerzenia do Twojego sklepu będą sporo kosztowały. Więc jeżeli masz troszkę więcej budżetu, to możesz pomyśleć o PrestaShop. Jeżeli dopiero zaczynasz, masz bardzo małą kwotę do zainwestowania w ten pierwszy biznes, to wybierz sobie WooCommerce. I ile czasu zajmie Ci nauczenie się tworzenia sklepów internetowych, jeżeli chcesz zrobić to samemu? No, na podstawie moich doświadczeń, gdzieś tam różnych osób, które uczyłem, kursantów, to zazwyczaj zejdzie Ci ze 3 miesiące takiej bardzo intensywnej pracy, ponieważ nawet jeżeli nauczysz się tworzyć gdzieś tam zgrabny wygląd, skorzystasz z jakiegoś szablonu, to wywrócisz się na kwestiach technicznych.
różnego rodzaju integracji z bramkami płatności, z wysyłką, z konfigurowaniem na przykład paczkomatów. To wszystko trwa i sporo błędów możesz popełnić po drodze, dlatego tak bezpiecznie zakładam, że 3 miesiące zejdzie Ci, żeby nauczyć się tworzyć podstawowe sklepy. I co jeszcze chcę Ci powiedzieć, jeżeli nauczysz się tworzyć takie sklepy, to ta wiedza Ci zostanie, będziesz mógł też pomagać innym zewnętrznym firmom, być może swoim znajomym, pomóc ich, wesprzeć w kwestiach technicznych. To zazwyczaj bardzo, bardzo, po prostu bardzo Ci się może opłacić, bo tworzenie sklepów internetowych to nie są tanie rzeczy, często idące w tysiącach złotych, więc jeżeli zdobędziesz fach w ręku, to oprócz ulepszania i pracowania nad swoim e-commerce'em będziesz mógł pomagać innym zewnętrznym firmom za godziwe pieniądze i nawet jeżeli ten drop nie będzie bardzo rentowny, będziesz w stanie zarabiać na takich dodatkowych aktywnościach. W momencie, kiedy masz już sklep dropshippingu, musisz, jesteś zmuszoną osobą nauczyć się reklam na Facebooku i w Google. Google i Facebook to ponad 90% internetu. Wystarczy, że nauczysz się tych dwóch systemów reklamowych, aby rozwijać i skalować swój biznes spokojnie do kilku milionów, kilkunastu czy nawet więcej. Nie myśl o innych systemach reklamowych na samym początku. Jak dopiero zakładasz e-commerce, skup się Facebook, Google. W skład Facebooka wchodzi też oczywiście Instagram. W Google też wchodzi YouTube. I tak. Nauczysz się reklam, nauczysz się logistyki, nauczysz się tworzyć sklepy lub znajdziesz firmę, której będziesz zlecał wszystkiego rodzaju poprawki techniczne, informatyczne, to dopiero możesz pomyśleć, kiedy ten sklep zaczyna przynosić zyski powtarzalne. Powtarzalne zyski. Nauczysz się nawiązywać różnego rodzaju deale, współpracę z zewnętrznymi firmami, z influencerami, z różnymi deale wewnętrzne, czyli oprócz tych produktów z dropshippingu będziesz mógł dosprzedawać jakieś inne produkty. Albo mieć stałych ambasadorów Twojej marki, którzy będą regularnie na storiesach, na YouTubie polecać Twój asortyment. Więc to jest kolejna umiejętność, którą się nauczysz. Nauczysz się rozmawiać z ludźmi, nauczysz się zawierać różnego rodzaju deale, współpracę, partnerstwa. Więc to jest kolejny krok, który już zdobędziesz. I kiedy ten sklep będzie w sposób powtarzalny dla Ciebie zarabiał, mimo tego modelu drop, dopiero pomyśl o wejściu w zatowarowanie się. Czyli dopiero na tym etapie, kiedy sklep już zarabia, ogarniasz całą logistykę, na czym to polega, wiesz, z jakimi problemami dzwonią klienci. Przede wszystkim potrafisz wygenerować powtarzalną sprzedaż z użyciem płatnych reklam. Masz już jakąś społeczność, masz zbudowaną bazę mailingową. Wtedy możesz zatowarować się, otworzyć sklep, kupić sobie produkty za kilkadziesiąt tysięcy na przykład, wtedy zainwestować, wtedy podnieść swoją marżę, kiedy już wszystko masz dograne. Więc nie nastawiaj się w modelu dropshipping, że od razu wystartujesz, pierwszego dnia zaczniesz zarabiać, że będą wpadać transakcje za kilkaset złotych dziennie, bo tak się pewnie nie wydarzy w większości przypadków, ale z czasem, kiedy tych więcej nagromadzisz danych w Analyticsie, w pikselu Facebooka, kiedy zdobędziesz większą bazę mailingową, to zacznie przynosić bardzo fajne efekty. No i przede wszystkim wybierzesz taką branżę, która będzie pozwalała Ci osiągać sensowne zyski, bo to nie jest tak, że jakąkolwiek branżę wejdziesz i to będzie zarabiało, bo Ty masz sklep, nie? To muszą ludzie chcieć po prostu kupować. Ten produkt musi być dla nich atrakcyjny. Kiedy to wszystko już dograsz, dopiero wtedy przejdź sobie na taki model, że wychodzisz z dropa, zamawiasz produkty, sam zajmujesz się logistyką i zlecasz całą logistykę, bo jeżeli wyjdziesz z dropa do zwykłego sklepu, no to znowu musisz zatrudnić osoby, które będą Twoje produkty pakowały. Musisz mieć jakiś magazyn. Musisz zatrudnić jakąś osobę, która będzie to wszystko, tym wszystkim się zajmowała i przede wszystkim stała obsługa klienta. To wszystko. Jeżeli chcesz więcej na ten temat poczytać, pod tym filmikiem wrzucę Ci artykuł z mojego bloga,
poczytasz sobie na ten temat więcej. A jeżeli interesuje Cię temat sklepów internetowych, chcesz, abym zajął się reklamami dla Twojego biznesu, zadzwoń po prostu do mnie, numer telefonu jest w opisie pod tym filmikiem, 602-727-263. Lub wejdź też na moją platformę z kursami manufakturamarketera.pl. Też zamieszczam ją w opisie pod tym filmikiem. Pozdrawiam Cię, cześć, widzimy się w przyszłych odcinkach.